Dzień dobry, witam Państwa, rolnicy z Szczybnicy, zapraszają na film. No słuchajcie, z instalacją się trochę pobawiłem, trwało to trochę, bo jak wiecie, pierwszy raz w życiu. Tu wygląda to tak i zgodnie z instrukcją obsługi, tą tutaj dołączoną, tak ma być. Tu jest, kable są od gniazda przyczepy. No niestety zapomniałem kupić tego gniazda. Nawet nie wiedziałem po prostu, że w zestawie go nie ma. Jak mówili, że wszystko w zestawie, stacyjka w zestawie i tak dalej, ale tego nie było akurat. No okej, jakoś sobie z tym poradzę. Tu w każdym razie do czegoś doszedłem, nie wiem jeszcze jak to wygląda. Nie zgadzają mi się dwa kable. Ten czarny, ten czerwony i tu jeszcze jeden czerwony, trzy kable. Teraz w tej chwili jest na... Aha, bo ten czerwony idzie tutaj do oświetlenia czego? Obrotomierza, to więc ten, dobrze mówiłem, dwa kable. Ten czerwony, który teoretycznie powinien pójść do świateł do przodu i ten czarny, który nie mam pojęcia, gdzie powinien pójść, ale przyjdzie kolega, to mam nadzieję, że to zaraz mi pomoże i ogarnie. A tymczasem wkładam stacyjkę pierwszy raz. Jest, dobra. Czujnik oleju świeci. Klakson działa, czyli jest dobrze. Muszę podłączyć lampy i sprawdzę, czy będą działały kierunki. I zaraz wracamy, ale być może nawet się uda go odpalić, chociaż chyba się nie uda, bo jest tylko jeden podłączony przewód. Tutaj to wszystko podłączyłem w ten sposób, zobaczcie, zgodnie z instrukcją. Te kable, które mówili, żeby odciąć czy coś tam z nimi zrobić, zaizolowałem, wpakowałem do środka, do instalacji. Tam nie będą w niczym przeszkadzały, bo odciąć zawsze można. I w każdym razie tak wygląda porządek. Wypadałoby lampy tylko pozakładać, co? Dobra, założymy lampy. Tu wiemy, że mniej więcej dobrze to działa. Założę teraz lampy. Kierunki zamontowane. Oba. Teraz sprawdzimy, czy funkcjonują. Świeci. Oj. Tutaj coś w styku nie ma. Może masa. O! Dokładnie, masa. Także kierunki już, znaczy te pozycje świecą. Kierunki coś nie mogę jeszcze ustalić, bo nie wiem, może czegoś nie podłączyłem, ale to powoli po prostu sprawdzę, bo powinny już migać, a nie chcą. Więc po prostu metodą prób i błędów będę do tego powoli dochodził. Zobaczymy jak ten. Teraz co? No można właściwie się zabrać, chociaż nie chcę za bardzo za te tylne lampy się brać, przez to, że no tutaj po prostu może być problem potem z kabiną, one będą przeszkadzały i się tylko poniszczą. No i kwestia tego, że chciałem go odpalić z rozrusznika, ale muszę znaleźć kabel, który przychodzi do startera, bo mam tylko jeden i nie mam drugiego. I dlatego zaraz zobaczymy, dojdę po kablach, który jest do rozrusznika i spróbujemy go odpalić. No słuchajcie, parę rzeczy sobie przypomniałem. W tej chwili ładuję akumulator tu przez rozrusznik. Mam nadzieję, że dobrze. Trochę po prostu mówię, przez to, że ta instalacja była oryginalnie pod prądnicę i tu są dwa rysunki, a ja nie jestem elektrykiem, no to chyba sprawę wyjaśnia. Ale kto wie, może dzisiaj go odpalimy z rozrusznika. Byłoby super. W każdym razie tak. Tu mam wszystko podłączone. Kluczyk. Jeszcze mnie tylko zastanawia. O, widzicie, bo tu się świeci kontrolka ciśnienia, ale ładowania mi się nie świeci, bo tam mam jeden kabel i nie wiem jaki drugi był. I muszę to sprawdzić. Jaki tam był drugi i skąd on szedł i zaraz właściwie to sprawdzę, bo nic nie stoi na przeszkodzie. Sprężarka łazi, bo się po prostu tam powietrze trochę używałem tego powietrza, więc ona się musi nabić, ale to nieistotne, zaraz sprawdzę tu z tego rysunku.
Gdzie idzie z kontrolki ładowania drugi kabel? No słuchajcie, akumulator się trochę podładował. Mam trochę obawy, od razu żarówki inaczej świecą, bo nie wiem, czy dobrze podłączyłem, żeby coś tutaj się nie stało. Ale zobaczmy. Uwaga. Nie. Nie gra. Coś źle. Czyli jeszcze tutaj inaczej trzeba poszperać z instalacją elektryczną. No ale... ale jak on się... można powiedzieć, że podładowany, ale coś nie gra. Kurczę, te chmury takie. Ale one nie dadzą deszczu, więc... bo już by tutaj padał deszcz, tylko... no nie ma deszczu, ale one... prawie stoją. No bo chodzi o to, żeby ta maszynka nie była na wierzchu. Dobra, coś wymyślę. Witajcie! Dzisiaj piękny dzień się zapowiada. No niebo takie czyściutkie, dawno go nie było, ale słońce wam nie pokaże kamery. Działam dalej. Jest taka dosyć, no poranna jeszcze godzina, co tam. Jadę do sklepu, muszę tutaj po prostu parę rzeczy dokupić. Muszę kupić tutaj kostkę hermetyczną na to. Przy okazji wczoraj po prostu przyszli koledzy i tak żeśmy sobie gadali i próbowali. Ale okazało się, że tutaj ta dziurka, ta rurka ma dziurkę, ale na szczęście mam drugą, więc ją będę dzisiaj wymieniał. O, patrzcie, jeszcze jaka podkolor fajna, elegancka się trafiła. Także tą rurkę będę wymieniał. Kostka tu jeszcze z tyłu, słuchajcie, co? Gniazdo do przyczepy. Na pewno, no i jak dobrze pójdzie. Aha, jeszcze tutaj muszę te żarówki, słuchajcie, tutaj coś z lampami porobić, bo lampy są świetne, oryginalne, lata 70. początek, albo środek najpóźniej, bo ta jest 75. ta nie wiadomo. Przy czym ta jest chyba starsza, ale nie pamiętam. No i co? I po prostu nie mam tych żarówek. Nie mam żarówek, więc prawdopodobnie będę zmieniał albo lustro, albo wkład, ale to jeszcze zobaczymy. No i ściągam oczywiście, bo to po prostu tak zostało. Oczywiście zdejmę to z tego, bo to nie ma sensu. Jeszcze jedna rzecz, muszę dokręcić, słuchajcie, tutaj piastę. Widzicie? Łożysko muszę dokręcić, bo nie dokręciłem go. Właśnie pamiętałem, że w jednym jest dokręcone, w drugim nie. A tu jest akurat to koło, stoi na tym chyba. Tak, ono stoi, więc... ale pamiętam, że jedno było fest dokręcone, drugie trzeba było dokręcić i to jest tamto na pewno. No i co? Jak dobrze pójdzie, to odpalamy Ursusa dzisiaj. Z guzika, nie na krótko. No, już po zakupach. Gniazdo, chociaż w sumie nie wiem, po co kupiłem. Bo mi się później przypomniało, że ja tutaj gdzieś mam na błotniku takie gniazdo. Ale to już było po fakcie. Gdzieś tu na błotniku było. Którymś. Ale którym? I gdzie? No patrzcie, no. Na pewno miałem. Może nie tutaj. Może nie tutaj. Albo może na tamtym, co tam jest od tego Ursusa 325. No jest, już widzę stąd, ale ono jest takie liche dosyć. Popękane, nie ma sensu głowy zawracać. No dobra, w każdym razie mniejsza z tym. Jest to gniazdo, zobaczymy, czy pasuje do tego. Tu są jakieś dziurki, to chyba to. Zobaczmy, w ten sposób by było, ale wtedy mam problem z instalacją, chyba żebym ją pociągnął od dołu i dołem ją przepiął. Też to mogę zrobić, pewnie, że tak, i tak zrobimy. No w każdym razie gniazdo jest. Taśmę izolacyjną kupiłem, bo już parę razy potrzebowałem. Jak on się nazywa? Elektromagnes. Wiadomo, przerywacz kierunkowskazów. Puszka hermetyczna na instalację w tą pod fotelem, co jest.
No i tyle. Aha, jeszcze tam śruby 14 kupiłem, bo żeby założyć tą kabinę. Dobra, to tyle. Powoli zabieram się do roboty i zaraz to wszystko Wam pokażę, co i jak wyszło. No, elektromagnes wymieniony. Co Wam powiem, że tutaj po prostu jak dokręcałem teraz te śruby, to nie, chodzi o to, żeby to nie dokręcać tak, żeby jakbyście chcieli ciągnik podnieść na tym, tylko dokręcić tak, żeby ta sprężyna, która tutaj jest, podkładka sprężynowa, żeby ona się wyprostowała. Jest wtedy ok, lekki opór i cześć, bo to jest wszystko ebonit. Albo teraz plastik, kiedyś był ebonit, nie wiem. I to po prostu pęka najnormalniej w świecie. To nie masz na tym ciągnika dźwigać, no. Po prostu to tylko trzeba dokręcić, żeby tutaj był styk. I jak jest styk, to jest wszystko ok, no. I tu się nie ma co, proszę ja Was, stentegować, nie? No to kierownicę założyłem. Jest już. Tu jeszcze po prostu mam zabawę, co Wam powiedziałem przed chwilą, z tą rurką. Teraz będę ją wymieniał. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Mam nadzieję, że nie będzie źle. Tu wężyk wyciągnę. O, muszę go dać wyżej. Niech sobie będzie tu w masce, żeby mi paliwo nie wylatywało. A przynajmniej trochę wyleci, ale nie za dużo. No i co? I do dzieła. No, puszka ogarnięta. Taka zwykła elektryczna, po prostu hermetyczna, tylko tyle. Kable poprzełączałem, włączyłem tam do środka. No i już po prostu jakoś to inaczej wygląda. Nie są te druty na wierzchu. Tutaj miałem taki kątownik, co Wam pokazywałem. Też go tutaj zamontowałem, żeby mi to nigdzie się nie pałętało, nie latało. Mam nadzieję, że to jakiś czas wytrzyma. A byłoby fantastycznie, gdyby po prostu już się tak zostało. Teraz kolejna sprawa to gniazdko przyczepy. No i tu mam problem, bo tu jest 2, 4, 6, 7 tych pinów, złączek czy cokolwiek, a kable są 4. No i co teraz z tym zrobić? Nie bardzo wiem. Chociaż tutaj mam, ale nie, bo tu jest instalacja, słuchajcie, nowa. Widzicie, instalacja do przyczepy D47D50. Nie, żadnej instrukcji nie ma. Także to jest niestety kłopot. W jakiś sposób będę musiał sobie z tym poradzić. Po prostu zobaczę, jak to wygląda. Jedno co, to tu jest ciekawe, może w internecie znajdę, bo tu są oznaczenia. Jest 1 łamane przez L, 854, 558R, 4R, to pewnie kierunki. 331, 2546 i 1L. Widzicie, to się wróciło do tego. No w każdym razie tak to wygląda, tak to jest. No i będę musiał zobaczyć, co i jak z czym się je. Pokazywałem to już Wam, ten elektromagnes zamontowany, ten nowy. Tu w tej chwili chyba, słuchajcie, bo tu mam taki akumulator duży, no wielki. Nie wiem, jaką ma pojemność. O, 95 amperogodzin. To już jest taki fajny akumulator. Tu w tej chwili się ładuje, jest prawie już naładowany. Zostawię go jeszcze, niech się trochę podładuje i być może go tutaj wcisnę zamiast tego mniejszego. No bądź niech sobie będzie, co tam mu zależy, po prostu niech sobie to tak w ten sposób będzie. Co jeszcze? Rurka wymieniona, sucho, nie cieknie. Nowe podkładki tutaj założyłem na górze, na dole po prostu już nie założyłem, bo zobaczyłem, że po prostu może to i wystarczy. Zresztą tam jest trochę inaczej. Tu są grubsze te podkładki. Ja nie mam takich grubych, cienkich. Nie wiem, czy to jest jakaś różnica, czy nie, ale w każdym razie tak to zrobiłem. No i co? Idę coś przetrącić na ruszta, że tak powiem. I jeszcze zaraz po tym muszę tutaj tą blaszkę też wyciąć, ponawiercać dziury, żeby to było po prostu zasłonięte. Nie chcę jakichś tam niespodzianek, przykrych i tak dalej. Niech to będzie zasłonięte. No, to tyle. Krótka przerwa. I zaraz wracam do dalszego składania. No, słoneczko pięknie zachodzi. Tu powoli roboty trwają. Trzeba było, słuchajcie, wymontować rozrusznik. Tam jest takie widełki wychodzą ze stojana. I tam jest taki gruby kabel, on jest zacynowany i wchodzi na dolną śrubę rozrusznika. To
To jest poluzowane i dlatego on nie chce po prostu, bo próbowałem to wystartować, ale nie chciał, dlatego właśnie załapać, bo to za luźne jest. Chłopaki wzięli rozrusznik, pojechali na dużą litownicę, kolbę taką po prostu zrobią, to zaraz przyjadą zalutować. Tymczasem ja, słuchajcie, wciąłem to ucho od kabiny, wyszlifowałem te stare spawy i już tutaj jest zamontowane. No niestety, to tak spawali po prostu i tutaj została taka dziura. Ja się tego nie podejmę, Robert przyjdzie, on to umie spawać takie rzeczy i on to ładnie pospawa, także kabinę będzie można zamontować. No i oczywiście, jak to już po prostu siądzie tak jak trzeba, to tutaj śruby już są nowe kupione i ten. I będzie można w następnej kolejności przykręcić tura. Ale to oczywiście jak tur będzie zrobiony po remoncie, to wtedy tak, na razie to sobie głowy nie zawracamy turem, tylko kabina po kolei. Przy okazji, słuchajcie, ten stopień przykręciłem. Aha, bo wyjąłem klemy do spawania, więc tutaj nie będzie, ale światła już zrobiłem, to Wam pokazywałem. Tu w tej chwili grzebię się z przednimi lampami, bo na pozycji trzeciej mam krótkie, normalne te światła takie do jazdy, nie ma długich. O, chłopaki przyjechali i nie ma postojówek. Tym się zajmę, zaraz się zabieramy do rozrusznika. Będzie dzisiaj odpalanie. No i rolnicy szczebnicy znowu założyli rozrusznik, pojechali, polutowali i wszystko się zrobiło. Elegancko wszystko je. Co tam było, chłopaki, z tym rozrusznikiem, powiedzcie? Żeby ludzie wiedzieli, bo będą pytali się na pewno. Stycznik do stojanu nie nie łączył stycznik ten do tu, o tu do stojana, no. Nie łączył, trzeba było go dobrze zlutować, bo nie było styku, nie? Aha, no i super, i działa. No i działa. No i rewelacja, jedziemy dalej z maszyną, teraz odpalaj. Zobaczymy. No i pięknie, na zimnym silniku, słuchajcie. Jeszcze raz. Cyk. No pięknie pali. Dobra, wyłączamy. Tak, teraz będziemy się bawić jeszcze dalej z elektryką, ale wcześniej jeszcze najpierw tutaj spawanie. Trzeba odkręcić akumulator od klem i ten. Antumulator. Dobra, jedziemy ze spawaniem. No i teraz będzie elegancko, jak trzeba, zrobione, pospawane, że będzie kulturka. Masa wyłączona, widać, nie ma styku. Zabiorę się jeszcze za lampy, bo muszą świecić jak należy. Zobaczę co i jak. I Andrzej zresztą jest elektrykiem, on się na tym zna. No, to co mieliśmy zrobić na dzisiaj, to zrobiliśmy, także bardzo fajna sprawa. Jeszcze Wam pokażę, bo silnik jest zupełnie zimny, po prostu on tutaj parę sekund chodził tylko na próbę rozrusznika, czy wszystko jest ok. Zobaczcie jak to w tej chwili fajnie pali. O, kontrolki się ładnie świecą. To też jest ważne, że tu nie trzeba nic stykać, nic kombinować, poprawiać. No to jest oryginalny zegar, to jest istotne. Gazu dodajemy. O. Gazu dodałem i tak. I chodzi elegancko. Ładowanie. No i jest. Także fajnie wszystko. Zobaczcie, tutaj jeszcze tylko te światła tutaj są. Tam to też jest. A tu pokażę Wam dopiero jak dam na trzecią pozycję. To są te normalne, ale nie ma postojówek i muszę tutaj z tym się pobawić. Ale to już nie dzisiaj. Podaję teraz na pozycję drugą i tu nic nie świeci. No. Także zobaczymy. Kierunki też świecą. O. Oczywiście on szybko miga, bo nie ma teraz jeszcze tylnych lamp. Tamten to samo, także wszystko fajnie się udało porobić. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. I
do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! I'ma go get it tonight.